31 października w pamiątkę Reformacji witam i pozdrawiam wszystkich, a czynię to w pozdrowieniu apostolskim. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Jesteśmy w Kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach. 4 lata temu w pamiątkę Reformacji odsłoniliśmy w Kościele szczególną tablicę. Na tablicy przede wszystkim jest napis słowa z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian 3 rozdziału 11 wiersza, które stanowią hasło biblijne dzisiejszego święta. Fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Jest to szczególna tablica zaprojektowana przez księdza Karola Mazurę. Mamy tutaj podstawowe zasady reformacji, sola scriptura, sola gratia, solus Christus, sola fide, a przede wszystkim mamy też tutaj kapsułę czasu, w której znajdują się informacje, jak ewangelicy, ale nie tylko ewangelicy, jak na Śląsku przeżywano rok reformacji, bo Sejmik Województwa Śląskiego rok 2017 ogłosił rokiem reformacji, podobnie jak Sejmik Województwa Mazursko-Warmińskiego. Ale chciałbym sięgnąć do tego wersetu biblijnego. Fundamentu innego nikt nie może założyć. Fundament Kościoła, fundament życia każdego człowieka założył Jezus Chrystus. To jest grunt, to jest podstawa i na Jezusie Chrystusie buduje Kościół, buduje życie każdy chrześcijanin. A jak mamy praktycznie budować? Odpowiedź daje nam sam Pan Jezus w przypowieści o dwóch budowniczych domów. Zresztą wielokrotnie Pan Jezus wzywał do tego, żeby trwać w Nim, trwając w Jego Słowie. Czyli budujemy na tym fundamencie Jezusa Chrystusa, gdy mamy społeczność z Nim, gdy trwamy w Jego Słowie. I chciałbym w tym momencie przypomnieć reformatora Marcina Lutra, bowiem w tym roku, dokładnie 18 kwietnia, obchodziliśmy 500-lecie jego wystąpienia przed cesarzem i Sejmem Rzeszy w Wormacji. Tam Luter został wezwany, żeby odwołać całą swoją dotychczasową naukę, wszystko to, co napisał. Luter po dniu namysłu stanął przed cesarzem, zdając sobie sprawę z tego, że od jego odpowiedzi zależy los reformacji, a więc los budowania na Jezusie Chrystusie, ale też zagrożone jest jego życie. Luter stanął i powiedział, że jeżeli nie zostanie przekonany jasnymi dowodami Pisma Świętego, że się myli, że błądzi, to niczego nie może się wyrzec, zaprzeć, gdyż działałby wbrew swojemu sumieniu. I bardzo często cytujemy takie ważne słowa, chociaż nie wiadomo, czy rzeczywiście Luter je wypowiedział: tak stoję, inaczej nie mogę, tak mi Panie Boże dopomóż. Luter tam wtedy w Wormacji, przed najwyższą władzą ówczesnego świata, stał mocno i trzymał się tego fundamentu, jakim jest Jezus Chrystus. I chciałbym w pamiątkę reformacji, czyli w pamiątkę przybicia 95 tez na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze, życzyć wszystkim, żebyśmy znaleźli fundament, jakim jest Jezus Chrystus, i całe życie osobiste, życie wspólnotowe, życie Kościoła budowali na tym fundamencie, czyli na Jego Słowie. Bo jak Luter napisał w tezie 62, że największym skarbem Kościoła jest Najświętsza Ewangelia chwały i łaski Bożej. Dobrego świętowania wszystkim życzę. Zostańcie z Bogiem.